zatajone. Leci, a my nie możemy dalej śpiewać. Czekamy na spotkanie z biskupem 9 września. Zobaczymy, co powie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z wami. Kochani siostry i bracia, dzisiaj mamy patrona świętego Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. W pierwszy czwartek miesiąca akurat on jest wielkim przykładem dla nas odnowienia liturgii, czci dla Eucharystii, dla śpiewu podczas Eucharystii. Dlatego też będziemy prosić się jego wstawiennictwa dzisiaj. W antyfonie na wejście modlimy się: Bóg wybrał Grzegorza na arcykapłana, otworzył dla niego swój skarbiec i obdarzył go wszelkimi dobrami. Prosimy, żeby ta łaska również i na nas spływała. Msza święta dzisiaj za świętej pamięci Edwarda Głód i Adele Lachowicz. A my w pokorze stajemy przed Bogiem, prosząc o miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty się opiekujesz swoim ludem i z miłością nim kierujesz. Przez wstawiennictwo świętego Grzegorza, papieża, udziel ducha mądrości powołanym do rządzenia Kościołem. Niech postępy wiernych w świętości przyczyniają się do wiecznego szczęścia ich pasterzy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. I wsłuchujmy się w Słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, niechaj się nikt nie łudzi, jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadał mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: On udaremnia zamysły przebiegłych, lub także: wie Pan, że próżne są zamysły mędrców. Niech się przeto nie chełpie nikt z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest wasze, czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe. Wszystko jest wasze. Wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga. Oto Słowo Boże. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia. Świat cały i jego mieszkańcy, albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w jego świętym miejscu? Człowiek rąk mieskalanych i czystego serca, którego dusza nie lgnęła do marności. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. On otrzymał błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga swego Zbawcy. Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, którzy szukają oblicza Boga Jakuba. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, lecz na twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali. Jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Pan Jezus wzywa nas, abyśmy wypływali na głębie przede wszystkim Bożej łaski. Ciągle w naszym życiu jest czas, kiedy potrzebujemy Bożego wsparcia, Bożego kierownictwa. No, cały czas jest taki, właściwie jesteśmy poddani pod wolę Bożą i musimy się ciągle dostosowywać do tego, jaka jest wola Boża w naszym życiu, nie nasza. Widać to w Ewangelii, widać to w Słowie Bożym, które słyszymy co tydzień w niedzielę, a w ciągu tygodnia znów jest to powtarzane, ponieważ jak mamy dwa cykle liturgiczne, niedzielne, 3 lata A, B i C, i w ciągu tygodnia rok 1 i 2, to dwa razy słyszymy prawie te same fragmenty Ewangelii w ciągu tych właśnie 2 czy 3 lat. I czasami się one powtarzają, czasami ta Ewangelia z niedzieli słyszana jest w ciągu tygodnia, czasami słyszymy ją w ciągu tygodnia i znów powtarza się w niedzielę ze względu na te dwa cykle. Ale ciągle jest to po to, abyśmy przypominali sobie, utrwalali. Mówią, że przez powtarzanie się człowiek lepiej zapamiętuje, lepiej się uczy. Przypomina nam Słowo Boże, żebyśmy polegali na Bogu, na Jego Słowie, na Jego przykazaniach, na Jego drodze, nie na swoich, często egoistycznych pragnieniach, często pragnienia, które nie mają wiele wspólnego z Bożą wolą, z Bożymi prawami. Wypłyń na głębie i zarzuć sieci na połów. To wezwanie Pana Jezusa do świętego Piotra właściwie mówi: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. To określa to również świętego Piotra jako głowę, jako fundament, na którym Pan Jezus buduje Kościół. Pan Jezus jest sam w sumie z fundamentem całym, całą budowlą,
ale wybiera ludzi na specyficznym celu do tworzenia tutaj na ziemi Królestwa Bożego i budowania Kościoła. I widzimy, że mówi w liczbie pojedynczej, a później w liczbie mnogiej, do wypłynięcia i do zarzucenia sieci. Odnosi się to również do całego Kościoła, do tych, których Pan Bóg wybiera i posyła. Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Pójdźcie za mną, tam było wcześniej, a uczynię was rybakami ludzi. Ważne jest to, że nie chodzi o rzeczy materialne, nie chodzi o to, żeby w pogoni za światem, ale żeby dbać o przyciągnięcie, jak to mówią, ryby do brzegu, tak i człowieka do Boga, do Królestwa Niebieskiego, do Kościoła, którym jest ciałem Chrystusa. I ważne są te słowa i w naszym życiu. Święty Grzegorz, który jest patronem dzisiejszego dnia, ojciec Karciarz akurat zadzwonił, żeby umówić się na mszę świętą, tak jak mamy w następnych tygodniach, i mówi, to dzisiaj Grzegorza, to ojca Grzegorza imieniny. No, ale się okazuje, że ojciec Grzegorz jest kilku Grzegorzów w ciągu roku i dzisiejszy patron akurat nie jest tym głównym patronem ojca Grzegorza. Mimo wszystko, święty Grzegorz Wielki w VI wiek, urodził się w 540 roku i był bardzo zdolnym człowiekiem. Bardzo zdolnym człowiekiem, dyplomatą przez pewien czas. I później dostępuje nawrócenia, wstępuje do stanu kapłańskiego, zostaje wybrany na papieża, gdy ma 50 lat. I przez 14 lat rządzi Kościołem i mając 64 już umiera. Bardzo młodo, ale w tym czasie Pan Bóg dokonuje przez niego wielkich rzeczy, ponieważ w tym VI wieku już święty Grzegorz dokonuje reformy obecnego wtedy Kościoła, reformy śpiewu, wprowadza tak zwany hymn gregoriański, który teraz często podczas medytacji, adoracji jest używany, często właśnie w tych zakonach kontemplacyjnych jest on bardzo promowany, ponieważ tam grupa zakonników czy zakonnic jest w stanie te tony wszystkie pięknie układać jedno przy drugim i wyśpiewywać ku Panu Bogu chwałę i cześć. Jest wzorem święty Grzegorz umiłowania przede wszystkim Kościoła, który jest ciałem Chrystusa, umiłowania Eucharystii, w której Chrystus jest widzialnie obecny i dotykalnie, i umiłowania daru powołania, którym został obdarzony, dlatego też w pierwszy czwartek miesiąca jest to również dla nas szczególny znak, abyśmy modlili się za kapłanów, za zakonników, modlili się o powołania dla tych, którzy będą prowadzić lud Boży do Chrystusa, którzy wypłyną na głębie, porzucą swoje przyzwyczajenia, a wypłyną tam, gdzie Pan Bóg posyła ich przez Kościół Święty i będą przyciągać ludzi do Boga, tak jak ryby się przyciąga do brzegu. Jak to nigdy jeszcze nie złowiłem ani jednej ryby. Raz mi się prawie udało, ale mi się urwała. Także od tego czasu mówię, chyba to nie moje. Jednak pójdę, będę głosił Ewangelię. A może kiedyś jeszcze złowię, ale zawsze mi się to przypomina, że przyciąganie ludzi do Boga, łowić ludzi tak jak łowić ryby, czyli przyciągać je do siebie, do brzegu. A tym brzegiem jest dla nas Chrystus. O to się módlmy, żebyśmy i my taki mieli dary w naszym życiu. Zanieśmy nasze wspólne modlitwy do Najlepszego Ojca w niebie. Za papieża Franciszka, aby pełen Ducha Świętego prowadził Kościół zgodnie z nauką Jezusa Chrystusa, Ciebie prosimy. Za młodych, których Pan Bóg powołuje do kapłaństwa i życia konsekrowanego, aby wielkodusznie i z radością odpowiedzieli na Boże wezwanie, Ciebie prosimy. Za dbających o piękno liturgii i muzyki kościelnej, aby wykorzystywali otrzymane dary dla budowania wspólnoty Kościoła, Ciebie prosimy. Za nauczycieli, aby odważnie i bezkompromisowo przekazywali rzetelną wiedzę w duchu chrześcijańskich wartości, Ciebie prosimy. Za dzieci przygotowujące się do bierzmowania, wszystkie nasze już przystąpiły do pierwszej komunii,
A teraz w październiku nasza młodzież przystąpi do sakramentu bierzmowania, aby rodzice i katecheci przybliżali im prawdę o Panu Jezusie obecnym w Eucharystii i w sakramentach świętych. Ciebie prosimy. I módlmy się za zmarłych w tej mszy świętej, zmarłego Edwarda Głód i Adele Lachowicz. Ciebie prosimy. Za nas, za nasze rodziny, aby mocne wiarą i miłością były miejscem rozpoznawania i pielęgnowania powołań kapłańskich i zakonnych. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, nieskończenie dobry, który sprawiasz, że nasza wiara opiera się na Twojej mocy i wzrasta dzięki Tobie, wysłuchaj naszych próśb przez Chrystusa, Pana naszego. Usiądźmy. Siostry i bracia, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, oddając cześć świętemu Grzegorzowi, przynosimy dary na ofiarę, która gładzi grzechy całego świata. Wejrzyj na nas łaskawie i spraw, aby ta ofiara przyniosła nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Grzegorzowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy,
To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Ryszardem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Grzegorzem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. I módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie ten znak pokoju. Pokój Chrystusa, pokój Chrystusa. Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy, będziemy przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Szybko się uczy nasz ministrant. Dobrze. Komunia duchowa. O najsłodszy Jezu, wierzę mocno i żywo, że jesteś obecny w najświętszym sakramencie miłości. Pragnę najgoręcej połączyć się z Tobą.
boś Ty jest moją jedyną radością, szczęściem i życiem. Przybądź duchowo do serca mego i napełnij je Twymi łaskami. Oddaję Ci, o Panie, całkowicie serce, ciało i duszę i wszystko, co posiadam. Nie daj mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Amen.
Módlmy się. Boże, Ty posiliłeś chlebem żywym ciałem Chrystusa wszystkich nas, uczyń nas Jego uczniami, abyśmy za przykładem świętego Grzegorza szukali Twojej prawdy i świadczyli o niej przez dzieła miłości, przez Chrystusa Pana naszego. Kochani, zaraz będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo pierwszoczwartkowe i adoracja do godziny pierwszej. Serdecznie zachęcam, jeżeli możecie, dla tych, którzy nie mogą zostać, błogosławieństwo, Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Jezu Chryste, uwielbiamy Cię w ten pierwszy czwartek miesiąca, mając takiego wielkiego patrona dzisiaj, świętego Grzegorza. Prosimy Cię o łaski potrzebne dla nas wszystkich. Szczególnie upraszamy Cię o szacunek dla Eucharystii, o nowe powołania kapłańskie zakonne, aby w Kościele nigdy nie zabrakło głosicieli Twojego słowa, aby Ewangelia była głoszona na wszystkich krańcach ziemi aż do skończenia świata, tak jak zresztą obiecałeś, że z nami będziesz obecny. Prosimy Cię o te wszelkie dary, szczególnie o ustanie tej pandemii. Prosimy Cię za nas wszystkich o cierpliwość, o to, abyśmy mogli jakoś znieść te trudy, które nam zostały w tej chwili zadane. Panie Jezu Chrystusie, Bogu, Boże i człowieku, Kyrie eleison. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze, który jesteś w niebie, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Pocieszycielu, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Jezu, prawdziwy Boże, Synu Ojca, zmiłuj się nad nami. Jezu, prawdziwy człowieku, narodzony z Maryi. Jezu, Odkupicielu świata. Teraz będziemy wysławiać Boga słowami: Tobie cześć i uwielbienie. Jezu, Mesjaszu i Zbawicielu, Tobie cześć i uwielbienie. Piękno niestworzone, Tobie cześć i uwielbienie. Boża mądrości, Tobie cześć i uwielbienie. Życie bez końca, Tobie cześć i uwielbienie. Pewna nadziejo, Tobie cześć i uwielbienie. Jezu, światłość w wiecznej światłości, Tobie cześć i uwielbienie. Jezu, gwiazdo poranna, Tobie cześć i uwielbienie. Bardzo proszę nie mylić, ale powtarzajmy te same słowa. Jezu, Jutrzenko nowego człowieka, Tobie cześć i uwielbienie. Jezu, dniu nieznający zachodu, Tobie cześć i uwielbienie. Chwało patriarchów, Tobie cześć i uwielbienie. Pełnia prawa, Tobie cześć i uwielbienie. Wypełnienie proroctw, Tobie cześć i uwielbienie. Twórco nowego przymierza, Chryste, żywe słowo Ojca. Chryste, objawiający Ojca. Chryste, zwiastujący dobrą nowinę. Chryste, poranku królestwa. Boży Mistrzu. Najwyższy kapłanie. Królu chwały, jedyny pośredniku, Jezu łagodny i pokorny, Jezu prawdziwie święty, Jezu wierny świadku, Jezu baranku i pasterzu, nasz bracie i przyjacielu, nasz przewodniku i obrońco, nasza drogo i celu, nasz pokoju i odpoczynku, Panie chwały ukrzyżowany, Panie powstały z martwych, Panie, który zasiadasz po prawicy Ojca, Panie, dawco ducha, Pascho Boża, Pascho nowego przymierza, Pascho Kościoła, Pascho wieczna, Jezu, Boże z nami. Jezu, oblubieńcze Kościoła. Jezu, obecności niewzruszona. Jezu, radości wieczna. Jezu, pierwszy i ostatni. Jezu, Panie historii. Jezu, wszechogarniający sędzio, Jezu, żyjący i przychodzący, Tobie cześć i uwielbienie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przez paschalne misterium swojego Syna dokonałeś naszego odkupienia. Dlatego w sakramentalnych znakach głosimy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Spraw, abyśmy stale doznawali wzrostu Twojej łaski przez Chrystusa, Pana naszego. W chwili ciszy adorujmy Jezusa Chrystusa.
Ta cisza będzie przerywana modlitwami, które będziemy polecać Panu Bogu i o powołania, za powołanych. O Jezu boski pasterzu, który powołałeś apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, aby pragnęli, tak jak Ty, powszechnego odkupienia, dla którego ustawicznie ponawiasz na ołtarzu swoją ofiarę. Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegali cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu sióstr i braci o światło prawdy i ciepło miłości. Spraw, by odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali to tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje ciało mistyczne, Kościół, i byli solą ziemi i światłością świata. Rozszerz, Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się na służbę Kościoła oraz sióstr i braci potrzebujących pomocy i miłości. Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa i życia zakonnego w naszej prowincji Wniebowzięcia. Mamy kleryka studiującego teraz w Rzymie, który zresztą u nas tutaj był na miesiącu pastoralnym. Brata Lalika, prośmy dla niego również i dla wszystkich o siły, o wytrwałość. Panie Jezu Chryste, Ty oddałeś swe życie dla zbawienia ludzi i stałeś się wiecznym kapłanem. Prosimy Cię za tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa i życia zakonnego. Racz ich otoczyć łaską swego błogosławieństwa. Oddalaj od nich wszelkie pokusy i umacniaj w świętości, aby ochoczo i z oddaniem poznawali Ciebie, i w ten sposób przygotowali się do zaszczytnej służby w Twoim Kościele. W szczególny sposób polecamy Ci kleryków, wychowawców, wykładowców. Ukaż im sens i wartość powołania, aby sami coraz bardziej Cię kochali i jednoczyli się z Tobą. W tym czasie trudnym prosimy Cię za cały Kościół Święty. Panie Jezu, którego boskim dziełem jest Kościół Święty, spraw, aby tak jak Ty tego pragniesz, był on jeden, święty, powszechny, całkowicie skierowany ku tej doskonałości, do której go powołałeś. Daj Kościołowi ciągle odradzającą się żywotność i uwagę zawsze czujną na znaki czasu, by umiał doświadczyć wszystkiego, a to, co jest dobre, zachować w każdym czasie i w każdej okoliczności. Spraw, by wśród chrześcijan miłość była główną zasadą, miłosierdzie szczególną cechą, sprawiedliwość codziennym chlebem, męstwo w trudach, wiernością,
modlitwa wytchnieniem, radość nagrodą. Prosimy, by Twoje Królestwo prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju rozszerzało się i wzmacniało z dniem każdym, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Modlimy się za naszego Ojca Świętego Papieża Franciszka, aby był na wzór Świętego Grzegorza Papieża, gorliwości i wierności. Boże Wszechmogący, któryś ustanowił Franciszka widomą głową Kościoła Świętego, otaczaj zawsze następcę Świętego Piotra swą łaską i błogosławieństwem, udziel mu długiego życia, dobrego zdrowia, pociechy w cierpieniach i spraw, aby apostolska jego praca przyniosła jak największy pożytek całemu chrześcijaństwu. Zmiłuj się, Boże, nad nim za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych oraz dozwól, Ojcze Niebieski, aby nas wszystkich prowadził i zaprowadził z sobą do żywota wiecznego. Pamiętamy również o naszym biskupie Ryszardzie. Panie Jezu Chryste, pasterzu Twego Kościoła, wspieraj swoim błogosławieństwem naszego biskupa Ryszarda. Spraw, aby był prawdziwym ojcem rodziny diecezjalnej i przykładem apostolskiej gorliwości. Udziel mu ducha mądrości dla owocnego głoszenia Twego słowa i kierowania diecezją. W dniu modlitw o powołania kapłańskie i zakonne pamiętamy o zgromadzeniach zakonnych, szczególnie misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej, sióstr służebniczek Najświętszej Marii Panny. Módlmy się za wszystkie zgromadzenia zakonne, aby naśladując czystość, ubóstwo i posłuszeństwo Chrystusa i Jego Najświętszej Matki, stały się szczególnym znakiem świętości Kościoła. A za wszystkich świeckich, współpracowników Kościoła, wolontariuszy, tych, którzy zaangażowani są w posługę w Kościele, modlimy się do Ciebie, Panie Jezu Chryste, Najwyższy i Wieczny Kapłanie. Przez Ciebie wszyscy ludzie dochodzą do poznania prawdy i do wiecznego zbawienia. Racz posłać wielu robotników na swoje żniwo. Wzbudź, Panie, wśród oddanych Kościołowi ludzi świeckich nowe powołania do służby liturgicznej, do wszelkiej pracy pomocniczej w Kościele, by gorliwie pomagali kapłanom w ich trudnej pracy. Spraw, aby byli wrażliwi na głos Twojej Ewangelii i aby rozumieli godność i zadania życia chrześcijańskiego. Napełnij serca dzieci i młodzieży radosną chęcią udziału w posłudze ołtarza jako ministranci, by budziły się wśród nich i wzrastały nowe powołania kapłańskie i zakonne. I prosimy Cię, Panie Jezu, przedstawieństwo Twojej i naszej Matki. O Bogu Rodzico Dziewico, najdostojniejsza Matko Kościoła, Tobie powierzamy cały Kościół, Ty, którą nazywamy wspomożycielką, chroń i oręduj za pasterzami Kościoła w ich apostolskim posłannictwie. Opiekuj się wszystkimi kapłanami, biskupami, kapłanami, zakonnikami i wiernymi, którzy wspierają ich w mozolnym trudzie.
Ty, która z woli swego Bożego Syna w momencie Jego zbawczej śmierci zostałaś matką umiłowanego ucznia, wspomnij na powierzony Tobie lud chrześcijański. Pamiętaj o wszystkich Twoich dzieciach, przyczyń się przed Bogiem za ich prośbami, zachowaj w nich silną wiarę, umocnij nadzieję i rozpal ich miłość. Spójrz łaskawym okiem na naszych siostry i braci odłączonych i racz nas zjednoczyć, Ty, która zrodziłaś Chrystusa pośrednika między Bogiem a ludźmi. O świątynio światłości, bez cienia zmazy, wstawiaj się za nami do Syna Twego jednorodzonego, pośrednika naszego pojednania z Ojcem, by okazał miłosierdzie dla naszych słabości i oddalił od nas wszelką niezgodę, wlewając w dusze nasze radość miłowania. Panie Jezu, z wielką wiarą klęczymy przed Tobą, prosząc Cię o wszelkie potrzebne łaski w tym czasie dla naszej parafii, dla rodzin, małżeństw tej parafii, dla naszej diecezji, dla Kościoła, abyśmy mogli wzmocnić się jeszcze bardziej w więzi z Tobą, jeszcze bardziej do Ciebie przylgnąć, Tobie zaufać, Tobie zawierzyć. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin wieczności, tylekroć bądź pochwalon, Jezu ma miłości. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Panu Jezusowi w Przenajświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin wieczności, tylekroć bądź pochwalon, Jezu ma miłości. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Panu Jezusowi w Przenajświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin wieczności, tylekroć bądź pochwalon, Jezu ma miłości. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Panu Jezusowi w Przenajświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin wieczności, tylekroć bądź pochwalon, Jezu ma miłości. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Panu Jezusowi w Przenajświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin wieczności, tylekroć bądź pochwalon, Jezu ma miłości. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Panu Jezusowi w Przenajświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin wieczności, tylekroć bądź pochwalon, Jezu ma miłości. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.